Hej, hej ludziska! Witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Gwint. Wiedźmińska gra karciana. Powiem wam od razu, poszedłem troszeczkę sam dalej, bez nagrywania, troszeczkę coś zrobiłem. Jak się nazywa? Trening i samouczek. I tutaj sobie porobiłem te zadania, które po prostu się okazywało, że dawają jakieś komba. Że po prostu dostajemy jedną skrzyneczkę, 100 sztuk złota i tutaj trochę... jeszcze za pyłków, tak jak to na przykład grał w Hearthstone'a, to na pewno wie o co chodzi. Ale dobra, kurwa! Idziemy dalej. Troszeczkę zrobiłem inną różnicę naszego deku. Włożyłem dwie karty, co sami zobaczycie w tej dzisiejszej grze. Mam nadzieję, że nie będzie gra zjebana. No i sami zobaczycie wszystko. Ja cały czas uwielbiam Foltesta. Szkoda, że drugi musieli go zabić. Masz serce, Ankreid. Wyrządź mi to robactwo! Okej, piąty level kontra trzeci. I zobaczmy, jaką mamy sytuację. Wskrzeszenie... no trochę gówniane, jeżeli mam powiedzieć prawdę, ale to mi się przyda. To chyba wymienię, dlatego że nie mam za bardzo konnych. O, to o tym właśnie, kurde, mi troszeczkę fuksamam. Trebusze... tak, wymienimy. O, właśnie, to jest ta nowa karta, o której mówiłem. Zwiadowca z Creenfraid. Można z niej zrobić ładne kombo, jeżeli się potrafi ich używać. Dlatego ja zresztą go przetrzymam, że nawet zrobić z niego złote. I wymienimy jeszcze tą. Róg. No, nie jest aż tak źle. Okej, na razie zaczyna nasz oponent. Na razie zaczynamy od krowy szampionki. Oczywiście my zrobimy balistę, żeby od razu ją usunąć, nie mieć tego problemu. Wolę, żeby miał bestię, ale nie będzie miał w następnej turze. Klnę się na honor! A, pewnie weź i wyrzuć kartę. No, tak myślałem. Oczywiście używamy teraz zwiadowcy. Tu honor rębaczy z Creenfraid się rozchodzi. Nie zna tej karty, widzę. Na szczęście chyba mamy trzy w talii, że się nie mylę. Więc jeszcze plus ze skrzeszeniem można ładnie coś wykombinować. Widzę, że chyba nie rozumie, o co chodzi w tej karcie. Oczywiście ja chcę potem zrobić jego combo, więc... Można zrobić coś... ekstra. Ale to zależy, czy też wyjdzie. Okay. Chyba potracił internet nasz oponent. A 13, wolał mi zostawić małą rękę, tak? Okej. Okay. Aha, dlatego bydle. Dobra, już teraz będziemy stracili najwyżej jedną kartę. A niego najlepiej i po prostu spasujemy. Oczywiście ja spasuję. Wiem, trochę troszeczkę utraciłem w tych kartach prawdziwie, ale... no, taka gra. Okej, wziął dwie karty, teraz my... o, kedweński i jeszcze jeden brzask. Bo powiem wam wprost, po otworzeniu... Nie pocisz się w tej kurcie? Oczywiście mamy ten. Zrobimy wskrzeszenie, zobaczymy co on odpierdoli. Dlaczego? Zwiadowca klanu, zmniejsz o jedną siłę. Oczywiście ja też to przewidziałem, że to zrobisz. Czego chcesz? Dlatego to specjalnie zrobiłem. No już szkoda, że niestety utraciłem to trochę, bo ja bym zrobił to inaczej, ale dobra. Okej, okay, Drakar. Oczywiście... a, mi się skończyło. No dobra. No to nie będzie aż tak ciekawe, jak myślałem. Myślałem, że miałem trzech, a miałem dwóch. Okej. Okay. Pochyl głowę przed Modron Freją. Nie Hartownik. Ma to jak porządna zamorska grabież na wiosnę. Kartę. Nie jest problemem. 25. W teorii bym zrobił kopię, tego bym wywalił. Przy skrzeszeniu. To zadaje 3 każdemu z nich, więc jeden by nawet umarł, a jest nieuleczona. Dobra. Wypieprzymy. Zobaczymy co on zrobi. Do 100 tysięcy furbeczek smoły. Kurde. Dam mu plus 2. No dobra, spasujemy to. Zaryzykujemy.
Na razie to on wygrywa tą drugą turę. Zobaczymy jak pójdzie w trzeciej. O nie, no krowa czempionka troszeczkę wcześniej mogła mi przyjść. Nie jest dobrze. Idę po ciebie. O. Ja zostanę osłabiony. Oczywiście królowa czempionka. Będę musiał zrobić trochę... Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! Mniejsz, okej. Oczywiście używamy przełom. O! No nie jest aż tak źle. Rodańska. Czyli 15-11. Modron Freya jest cierpliwa. Kurwa, on strzesza cały czas i cały czas tego samego. Co za... Fiut. Na razie my używamy dalej wrzas. Może się trafi jakaś porządna karta. O, na przykład. Dostaną plus... Ona dostanie plus 2 i stanie się złotą. Za tobą wszędzie! Chodźmy w ogień! Okej. Ja teraz zastanawiam się, czy mi się to opłaca, to teraz to zrobić. Złoto. Dobra, zaryzykujemy. Wyrżnąć mi to robactwo! Poza złotymi. Naprzód! Co to jest? Mgła i zmieściły trzech jednostek. Ja już... Kurwa, sobie przemienił w tego. Po pierwsze... Co? Odporność na mróz. Przy pierwszym pojawieniu się zwiększy bazowo o 1. Jeśli to druga runda, jeśli to trzy... no nieźle. No ale trzeba ryzykować. Lekka jazda. No nic mi to nie pomogło. Masz serce, Ancrate. Kurwa, jeszcze musiał wysłać następnych gnoi. Ożyjemy Geralda. Miejmy to za sobą. On się wzmacnia, dlatego że mam złote karty. Okrzyk bojowy. Kurde. Wszystkich sobie użył ładnie komba, no. Niestety. Ja teraz ten... Gdyby troszeczkę wcześniej mi lepiej poszło, a tak to trochę spierdoliłem to. No niestety. Się okazuje, że facet sobie ładnie kombo zrobił. I po prostu... No mu to wyszło. No ale taka gra. Niestety. No i pogratuluję mu. Okej, dostałem 5 sztuk złota, dlatego że... Przepraszam. Że po prostu... Bo gratulowałem mu za dobrą grę, bo to była dobra gra, przyznaję. Ładne combo używał, więc po prostu było ciekawie. No ale będę musiał... A wiecie co? Mam lepszy pomysł. Spasujemy. Pokażę wam jak się robi karty. Skoro jesteśmy w argumencie, kolekcja kart. Operator. I ja sobie zrobię... Bo ja zawsze robię z Królestwa Północy. Ja sobie dobiję jeszcze jedną kartę. O właśnie tą, którą chciałem zrobić. Coś stworzymy. Tak będę mógł robić kompletne combo. Jeżeli potem... Zobaczymy jak to będzie. Zostało nam 35. Wiem o tym, że niektóre karty można tworzyć po 30. Ja szukam takiej jednej, zobaczymy czy mi się uda znaleźć dodatkową. To chyba ta. A, 200. Szani myślałem, żeby włożyć do talii. Bo jeszcze ona stanie się potem złota, więc jest nawet dobra. Albo tą, ale niestety też nie ma zbyt dużo pyłów. Gdyby mi się udało znaleźć... Jak to się nazywa? Gdyby udałoby mi się znaleźć... cholera, o to właśnie. 80, nie, nie starczy mi. No dobra, to nie jest problem, powrót. Możemy teraz do naszej talii. Tą nową kartę. Zmniejszy wszystkich jednostek na polu bitwy poza złotymi o 2. Nie. Ja chciałem dodać tą nową kartę. Niestety gdybym miał więcej kopii niektórych kart bym użył inaczej.
Gdzie do cholery? O, jest. No, i teraz mamy taką kompletną skalę tej samej karty. Widzicie, mamy tutaj limit, który możemy też używać. Ale wtedy by mi się opłacał, by zrobić... Ja wolałbym jakąś kopię. Ja bym chcę spróbować naprawdę jedną rzecz wymienić, ale... Nie mam wystarczająco dużo tych kart. Nie, chyba zaryzykujemy w taki sposób, ale obawiam się, że w następnym odcinku ja trochę zmienię. Ok, wyjdź. I kontynuujemy dalej naszą potyczkę. Batalia Foltesta. Zobaczymy, czy teraz pójdzie lepiej. Ok, jaskółka. Niestety jest praktycznie mi bezużyteczna. Ok, Eredin kontra Foltest. Znowu piąty level kontra trzeci. No i zobaczmy. Epidemia może się przydać w tym momencie. Mam od razu pół combo na nich. Ja chyba tą wyminię. O, od razu lepiej. Epidemia, rozdarcie. Kurwa, będzie ciężko jednak. Ja chyba wyrzucę tą jedną. Trebusze, no nie jest aż tak źle i wyrzucę ją. No, troszeczkę lepiej. Powiem wprost, panowie, że też trzeba mieć trochę szczęścia do kart, jak widzieliście. Ja wolałem tamtą wyrzucić, bo i tak będziemy... Dzięki komu, że oni dostają plus jeden, no i będę cały czas przywoływał. Okej, okay. Widzicie, już użył golema, od razu możemy się go pozbyć. Ja wolę się od razu tego gówna pozbyć i mieć spokój po prostu, wiecie? Oczywiście możemy potem osłabić, jeżeli użyjemy Ard z Geraldem. Tego nie przewidział, widzę. Rój. Nie ma problemów, też to przewidziałem. Ale ja myślę, że zanim to zrobię, ja chwileczkę poczekam. Wolę użyć... A, na jedną. Kurde, pomyliłem się z trebuszami. No to nie jest problemem. Jeżeli by użył więcej strzelniczek, byłoby naprawdę super. Nawet jeżeli wygrywa. Bo wtedy wolę, żeby zostawił tylko jednego golema. O, i widzicie, teraz mogę dobrze użyć komba z usuwaniem rozdarcie. Żegnam. Wyłożyłem mu się praktycznie wszystkich osób, które miał na ataku. On chyba za bardzo nie przewiduje, co ja będę robił. Olbrzymi krabopająk, tak? Bardzo interesujące. Ale ja myślę, że użyję trebuszy. Usuniemy mu dwie karty. Już widzicie, że już mam więcej sił od niego cały czas. Praktycznie jest mój deck bardziej strasobronny niż do ataku. Oczywiście on spasował. Według niego ja nie spasuję. To jest już... Poddał się! Pierwszy raz coś mi się takiego stało. Powiem wam wprost, że człowiek się poddaje po pierwszej walce. No, trochę smutno, że tak się poddaje, ale było ciekawie, powiem wam. Nie przewidział to, że będę miał po prostu defensive deck. Bo według mnie mógł jeszcze robić masę komba. Na przykład zrobić z Eredinem, co daje mu plus 10. Albo jakimś innym gównem, więc sądzę, że ten... Ale... nie znalazłem partii. Ale wiecie co? Ja w następnym odcinku ja zadecyduję, że troszeczkę zmienię mój deck, zrobię bardziej obronny, bo... Powiem wprost, ja nie wiem, czy ktoś grał z was w Magic, co się dzieje w Magic the Gathering. No i po prostu ten niebieski deck, który na przykład ja grałem w prawdziwe karty, po prostu był zawsze dobry jako do myślenia. Ja po prostu lubię myślące deki i czasami trochę agro, ale to zależy od dnia. Nie może mi nikogo znaleźć. To są... Chyba jest jakiś problem. Nie wiem, co się dzieje. Nigdy coś mi się takiego długiego nie działo, że nie mógł nic znaleźć. Dobra, to my zatrzymimy na chwileczkę szukaniem. No teraz, skoro mamy czas, to troszeczkę zmodyfikujemy nasz deck. Chyba wlazłem błędnie. Tak, wziąłem błędny deck. Ok, weźmiemy nasz deck.
i spróbujemy troszeczkę inaczej. Bo jednak ten defensywny może być naprawdę ciekawy, wiecie? Ale, żeby nie zniszczyć naszego deku... Czekajcie, ja sobie zobaczę jeszcze, co mamy... Coś mamy ciekawego w ogóle, żeby zrobić bardziej defensywny. Dostaję plus 2, ale ja nie mam wszystkich kart złotych. Nobilizacja nie ma sensu. Grom tylko wzmacnia i zimowy. Przywróć wszystkie jednostki, to mi jest praktycznie bezużyteczne. I trzęsienie ziemi. Nie, na razie, jak wiecie co, nie będę nic dotykał, dopóki nie będę miał lepszych kart. No i po prostu idziemy dalej, mam to w dupie. Jeżeli teraz znajdziemy cokolwiek do walki, tak prawdziwie. Taki. To czekamy. Okej, znaleziono, nareszcie. Okej, zaczynamy, z kim mamy przyjemność. Jakieś ostatnie słowo. Trzecie słowo, jakiś crash and break. Naprzód! To trzeci kotle, trzeci poziom. No dobrze, panowie. Zobaczmy, co mamy ciekawego. Oprócz brzasku rozdarcia, co może nam dać bardzo dobrą przewagę. Ten zmniejsza. Ja bym chyba w mini jeden brzask. Krowa czempionka. Tutaj właśnie ona pasuje. Mam nadzieję, że oponent zacznie pierwszy. Tego na pewno w minie, bo... O, perfekt, mógłbym zrobić combo, jeżeli by wyszło. I wmienijmy jego. Poroża. No, nie jest aż tak źle, muszę... Przyznaję to. Zobaczymy, od czego on zaczynam. Stwórz kopię bazową z jednostki po twojej stronie. Ale kiedy? Stwórz tali kopię bazową... Nie, tu mi się nie opłaca używać tego. Oczywiście epidemia, gdzieś... Lekka jazda mi, od razu. Nie będę się bawił. Zobaczymy, co będzie dalej. Usuń z losowe niż złotą. Ja na szczęście nie mam nic chwilowo. Od razu użyję krowę czempionkę. Teraz mi się opłaca. On niestety nie może używać komba, chyba nawet nie za tej talii, jak widzę. Bo powinien użyć ze cmentarza, którego ja jeszcze nic nie wywaliłem. Ani z mojej talii, ani z jego. Okej, znaczy co on odpierdoli w tym momencie. Jeżeli on spasuje, oczywiście użyję rozdarcie. Czy mi się naprawdę to opłaci? Jak nie, nie, będę musiał wtedy użyć. Co on zrobi? Jestem ciekawy. Golem. No, poroża niestety tutaj mi nic nie pomoże. Wiecie co, ja użyję na razie go. Nie mogę się doczekać bitwy. Mam nadzieję, że spasuje, bo ja wtedy go osłabię. Od razu użyję rozdarcia. On chyba nie wie, jak działa ta karta. Mi się wydaje. Też musi być jakiś... U, taki... no i tego się właśnie spodziewałem, że to zrobi. Oczywiście ja teraz będę sprytniejszym. I oczywiście osłabię. Teraz zobaczmy kogo. Czy ghoul mi się opłaca? Czy... A nie, krowa czempionka będzie najlepiej. Oczywiście ja się potem zbędę. Mam nadzieję, że on teraz pasuje. Nawet wystarczy w teorii rozdarcie, żeby się go pozbyć. Mglak. Na szczęście on chwilowo nic nie zrobi. Jesteśmy spokojni. Ale ja nie wiem co to... No wiecie co, ja zrobię od razu rozstarczy jednak. Polobniżyć jego siłę. W teorii będę mógł teraz spasować. Punkt dla mnie. Gunter Odim. O, tego nie przewidziałem jednak. Nie przewidziałem. Ale w teorii pozbędę się jego wszystkich stworów. Ja mam 7, ale ja mam złotą. Więc też się zacznie o 6. No. Teraz było poprawnie. Miałem mu się 12 punktów. Dzięki temu, że mnie osłabił.
Zobaczę, co zrobi dalej. Jeżeli coś źle pójdzie, czekajcie, czy ja mam jakieś w cmentarzu wrog... Nie. Okej, ta już jest złota. Golem, powiadasz. Ja myślę, że jednak użyję brzask teraz. Przełom. Oczywiście my ją postawimy tutaj. Czego chcesz? Na ile osób? Chyba na dwie. Nie, ja wtedy wolę dać jej na krowę czempionki i na niego. Okej. Tak moje karty nie będą najsłabsze, tak prawdziwie, i będę mógł mu wyeliminować wszystkie jedynki. Ale czy to mi się opłaca? Ja chcę mu wyeliminować wszystkie karty, bo wtedy... Okej, on spasował, super, mamy przewagę. Oczywiście pasujemy też. Okej. Oczywiście dostajemy bestię. A, mu zostało to gówno. Okay. Oczywiście, jeżeli coś źle pójdzie, użyję epidemia. O, trebusz, nawet lepiej niż myślałem. O, i jeszcze ta piorun alcura. Okej, okay, a czego zaczniemy? Oczywiście od balisty, mi się to najbardziej teraz opłaci to zrobić. W teorii mógłbym nawet już spasować. Przewidziałem, że to zrobi. Ja oczywiście użyję medyka od razu. O, pięknie, ale nie na to chciałem, ale dobrze, nie jest problemem. 16. Co on chce zrobić? Poroża! Spodziewałem się tego. 3. Nie, ja to spasuję. Niech on potraci trochę kart. Oczywiście ja potem użyję komba Foltesta z Redańskim. No, użyj. Użyj tego gówna. Co on chce zrobić? Manticora! O kurde, nie przewidziałem tego gówna. Jeżeli mu zostanie, może być kłopotem. Będzie zależało wszystko od ostatniej tury. Dobrze, nie została jednak. Huh. O, zwiadowca, jest bardzo dobrze. A czym, zobaczmy od czego on zacznie. Krabopająk. Nie jest problemem, bo od razu używamy zwiadowcy. Tu honor rębaczy z Greenfield. Bardzo dobrze. Myślałem, że nie przyjdzie. Ja mam 3 karty kompresywnie, więc mógłbym zrobić nawet niezłe combo. Oczywiście wszystkie teraz dostaną plus 1, więc będę mógł robić plus 1, plus 1, plus 1. Jeżeli oczywiście mnie nie wyeliminuje. Bo jeżeli wyeliminuje, to będzie po mnie. Golem. Oczywiście od razu robimy combo. Naprzód! Do boju! Dostaję plus 1. Glak. Okej. Jak widzicie, od razu zrobiłem combo. Mam masę tych. No i teraz moja tura. Oczywiście, nie myśl, że ja tak po prostu sobie ci zostawię. Oczywiście tego się pozbędę od razu. No i praktycznie wygrałem. Oczywiście użyję Eredina. Też było do spodziewania się. Jak widzicie, one wszystkie automatycznie dostają punkty. To już jest bez sensu, żeby używać, więc w taki sposób. Ostatnią kartę zostawimy. Nie będę się z nim bawił, tam żeby usunąć tego jedynaka. No i easy wygrana praktycznie. Jak widzicie, to było proste tym razem. Oczywiście pogratuluję mu, bo ładna walka była. Okej, otrzymujesz dodatkową nagrodę 5 fragmentów kart. Oczywiście zawsze są warte trzymać ich, bo są żadne. Oczywiście za każdą wygraną dostajesz trochę złota, więc... Nie tak jak w Hearthstone, że musicie minimum wygrać najpierw 3, żeby dostać tam 10 sztuk. Więc naprawdę CD Projekt to chociaż dobrze to zrobiła. Okej, zobaczmy z kim mamy teraz. Wyrząć mi to robactwo! Trzeci level Foltesta kontra mnie, jestem czwarty. O, super. Okej. Zobaczmy co mi tym razem przyszło. Okej, mamy rozdarcie, więc jest dobrym początkiem. Trebusze, o, będziemy mogli robić combo, mamy Ard. Piorun Alcura. Z piorunem Alcura... Może... Tylko, że ja z trebuszami mógłbym zrobić ładne kombo. Wiesz co, ja wymieni go. Redański rycerz, trochę lepiej. Wymienimy go. One będą cały czas przywoływać się, więc to jest praktycznie bezużyteczne. Niestety my zaczynamy, nie chciałem tego. No, ale dobra.
Zobaczymy, co on odpierdoli. Od razu zaczniemy z zwiadowcą. Chyba nie jest na tej karty, jak widzę, więc mam małą przewagę. Zwierza! Nie jest problemem. Oczywiście, jeżeli coś pójdzie źle, to mogę ją nawet teraz osłabić, ale... Wiecie co, ja to zrobię chyba od razu. Nie będzie mi stękała. Zobaczymy, czy on spasuje. Oczywiście, że jeżeli będzie sobie dał plus jeden, to od razu... Jakieś ostatnie słowa? Geralt, trochę... Chyba mi się wydaje, że on... Starych druhów nie poznajesz! Coś mi się wydaje, że on jednak nie potrafi używać tego deku. No, lepiej dla mnie praktycznie. Okej, oczywiście używa blask. Ja w teorii mógłbym użyć jeszcze trzecią kopię. 15, 17... Dobra, użyjemy redańskiego rycerza. My 23, mam małą przewagę. Okej, zobaczmy, co będzie dalej. Co on użyje? Tankarville. Kogo mnie osłabisz? Kogo mi dasz minus 4, jeżeli praktycznie nie masz komu? A, jemu. Okej. Oczywiście piorun od razu. Pozbędziemy się jej. Niech nam nie truje dupy. Zobaczymy, co on dalej pomyśli, żeby zrobić. Ha! Nareszcie! Lekka chujowo to... O, jak widzicie, już mamy następne combo! Oczywiście, co my robimy? Co mamy w cmentarzu, tak na info? A, tylko piorun, no to nic. Ale możemy go oczywiście osłabić i potem spasuje automatycznie. Bo to bez sensu, żebym się bił dalej. Jeżeli nie chcę oczywiście przegrać tego. Zobaczmy, co on porobi. On ma chyba, jak widzę, bazową talię. No, tak myślałem, że pasuje. Dobrze, lepiej dla mnie. Oczywiście my też pasujemy. I zaczniemy z powrotem robić potem combo. Niestety ja nie mam tylko jedną kopię tej karty. Oczywiście zrobię ich więcej, bo ten deck może być naprawdę ciekawy. Poroża. No, coś ciekawego. Oczywiście, od czego my zaczniemy? Oczywiście od... To już nie ma sensu, bo ja nie mam więcej kart ich. Więc od razu zaczniemy od medyka polowego. Aaa, zapomniałem, że to do cholery to działa. Cholera, no dobra, nic się nie stało. Niezły macie tu bajzel! Aha! Czy mi się to opłaca zrobić z komandosem? Zewrzeć szyki! No, tak, jednak się opłaciło. Jeszcze ona dostaje combo. Okej, mamy 16 punktów. Jednak kopia się dobrze przydała. Oczywiście, jeżeli on użyje tego... Zarajowida! ...niebezpiecznego. I wiecie, co ja zrobię? Chyba już wolę to przewidzieć już troszeczkę wcześniej. Co on chce zrobić, więc go osłabię. Nawet jeżeli w teorii to trochę straciłem, robiąc to. Czego chcesz? O, tak myślałem, że to zrobi. Oczywiście, ja mogę już ich znowu osłabić, co chyba ja to zrobię to automatycznie. Sobą. Wypieprzać. Od razu są osłabieni, jak widzicie. Nigdy nie widział Geralda Arden. Zasrani nieludzie. Trochę... Dobrze! Ja nawet zrobił lepiej niż myślałem. Oczywiście poroża. Automatycznie. Zrobił lepiej niż myślałem. Ja chyba tutaj spasuję, bo mi się to już nie opłaca. Niech się on sam bije. A może nie? Sami zobaczymy wszystko, jak pójdzie, więc... Jaskółka. Interesujący wybór. Ja jednak wezmę brzask. Przełom. Co mi wyjdzie? O, karta będzie złota. Super. Będę miał dodane trochę punktów. On pewnie zrobi kopię. No tak, jak myślałem. Zewrzeć szyki! Na 30 punktów. Spasujemy to, będzie lepiej. No, zostawię sobie dwie karty, te... Lepiej, żebym mu się pozbył tych główien. Przepływ adrenaliny! Nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem przepływ adrenaliny. No, to chyba już mam przelapany, jeżeli mi nie wyjdzie jeszcze jedna poroża lub epidemia.
Ach, no, tak sądziłem, że mi nie przyjdzie. No to chyba już to wygrał, niestety. Nobilizacja. No to teraz już to na nic nie służy. Jednak się okazuje, że złote karty dostałem jeszcze 2 punkty. Nie wiedziałem. Nie mogę się doczekać bitwy. Zarzucam wszystko w ręku teraz. Jeżeli nie ma stworów... Znak Queen. Co to jest? Tak z ciekawości. Daj sobie jednostki i wszystkie egzemplarze tarczy. Tarczy 0-1, efekt, który zmniejsza siłę. A po co mi? Ta jest! Teraz zależy, co on ma. Powiedz, że nie ma żadnych bestii. Piorun Alcura. Kurwa, nie przewidziałem tego. No niestety to jest jego, wygrał to. Dobre oni! No niestety, wygrał po prostu szczęściem. No ale taka po prostu gra. No było ciężko naprawdę, ale... No, miał lepszą talię, no. Jednak nie miał zwykły, jak myślałem. Dobra, pogratulujemy oczywiście. No i mamy... O, patrzcie, mamy 160 monet nagle. Bo wygraliśmy jedną, więc myślę, że w tym odcinku jeszcze mamy troszeczkę czasu. To po prostu otworzymy sobie jeszcze jedną skrzyneczkę. Najtańsze beczki w... tu. Okej, nie będę polemizował tego, co mówi i powiedział. Jak widzicie, mogę sobie kupować nawet więcej. A, maksymalnie 2 mogę kupić. O nie. Okej. Najdobrzejszy wybór. Okej, otwieramy, zobaczymy, co będzie. Możesz nie pierdzieć? Tutaj ludzie cię słuchają. Okej, mamy praktyczne gówno. O, tu mamy 2 rzadkie. Okej, otwierzemy na gówno. Berserker, no... No, nie jest aż tak źle. Okej, zobaczmy, co to jest. Ulewny deszcz. To jest gówniana karta, gdyż bardziej ona przydaje się kontro chyba tym Skojatel. Hawekarski medyk. Trzy pozostałem. Kurde, myślałem, że ona będzie wskrzeszała, jednak tylko leczy. I jeździć dzikiego gonu. No, do Eredina byłby nawet dobry. Więcej. No i tutaj zobaczmy, co mamy ciekawego. Poroża. Starowskim glik i posiłki. Proszę wybranej prasowej twojej... po twojej stronie. Na przykład ta karta... Byłaby nawet dobra w teorii, bo dlatego, że jeżeli ja bym wrzucił... I w tym momencie ja bym przywołał i na przykład mam całe combo... Na przykład jeżeli mam 4 lub 5, nie wiem ile można mieć kompresywnie kopii... Może stać się nawet ciekawą kartą. Poroża mogłaby mi też pomóc czasami. Lub starożytnym glik. Glika nie będę brał, bo według mnie to jest trochę... Gówno, jeżeli ja nie mam tych. Jeżeli ja nie mam mgły. Ja chyba wezmę posiłki, wiecie? To mi będzie według mnie najlepsza karta w tym momencie. No dobrze, panowie. Kalciochy na każdą okazję. Okej. Okay. Jak widzicie, jednak panowie, wiecie co? Ja zakończę ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. No, jak widzicie, w kartach trzeba mieć zawsze szczęście. Bo czasami mogą być takie na przykład ostatni moment, który po prostu cię facet złamie. No dobrze, ja dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, nie bolało, no i zobaczymy się najwyżej przez ten odcineczku.